Cześć, cześć, witam się z Wami w kolejnym dniu. Dzisiejszy dzień u nas jest już taki bardziej ponury. Dzisiaj powstawaliśmy troszeczkę później, bo o 9. Teraz jest 9:30 i my zaczynamy właśnie jeść śniadanie. Alanuś, no wchodź do krzesełka, bo czeka Twoje śniadanko. I co? I później się będę do Was odzywała. Nie sądziłam, że aż przeciągnę ten vlog przez 3 dni, ale to tak naprawdę dlatego, że wczoraj w ogóle zapomniałam o tym nagrywać, a miałam Wam powiedzieć, że właśnie, chociaż i tak dodam to później, także to już i tak będzie po, ale być może będzie można gdzieś to obejrzeć. Wczoraj odbył się koncert Artyści Przeciw Nienawiści. Można było go obejrzeć na IPLI, WP i Onecie. I myślę, że były super naprawdę gwiazdy, że warto było to obejrzeć, żeby wesprzeć właśnie tę akcję. My teraz jemy śniadanko i co? Jak to w tłusty czwartek? Lecimy po pączki. W sumie mamy tutaj, zostały nam 2 pączusie. Wczoraj moja mama właśnie przywiozła pączusie, ale dzisiaj idziemy jeszcze po świeże, jeszcze po gniazdka, bo wiecie, jeżeli pamiętacie, że ja w ogóle lubię bardzo gniazdka, także idziemy, zobaczymy, jaka będzie pogoda, może przejdziemy się też gdzieś dalej. Chwilę, słuchajcie, w takim przechyleniu, ale chciałam Wam pokazać, co teraz tutaj stosuję. Mam ten Baby Cup Emollient, specjalny krem do skóry suchej i podrażnionej. To jest taki krem właśnie specjalny na takie przesuszone miejsca. I ja od kilku dni stosuję ten krem właśnie tutaj mi na tą łuszczącą się skórę. Na razie jeszcze nie mówię nic o rezultatach, chociaż skóra wydaje mi się bardziej miękka, ale bardziej widać to wszystko, kiedy nałoży się makijaż. Ja od kilku dni nie miałam na sobie makijażu. Także tutaj teraz pielęgnuję, nakładam sobie rano i wieczorem na te miejsca tutaj właśnie czoło. Padło na to dlatego, że Wy mi zaczęłyście polecać właśnie takie kremy dla dzieci. Aven, Nivea Baby, że to Wam bardzo pomogło. I tak sobie myślałam, że rzeczywiście te produkty dla dzieci są takie bardzo delikatne, ale mocno nabilżające. I przypomniałam sobie, że mam ten krem i on był jeszcze, trzymałam go w sumie, nie miałam okazji wcześniej jakoś go używać. Także on był zafoliowany i teraz sobie smaruję właśnie tą buzię. Zobaczymy, dam Wam znać, jak już się pomaluję. O. Ja już jestem ubrana, bo już będziemy szli, ale chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć, że wczoraj, słuchajcie, pojechaliśmy z mężem już do sklepu i miałam już wczoraj kupić ten telefon właśnie w Euro AGD. Ale po pierwsze, no to może nie stał się nawet taki jakiś problem. Czekajcie, bo sobie od razu kolczyka założę. Dosłownie w ostatniej sekundzie wyprzedał się kolor złoty. Jeszcze jak wchodziłam do sklepu, sprawdzałam na stronie, kolor złoty był dostępny. Po sekundzie już, kiedy miałam z panią rezerwować ten kolor złoty, nagle on stał się już niedostępny. Czyli wyprzedał się szybko. Został srebrny. No jak gdyby ten srebrny, no też brałam pod uwagę, ja i tak z tyłu noszę plecki, a chodziło mi o to, żeby ten front był biały. Ale później, kiedy dlatego, że ja chciałam wziąć ten telefon na raty, pani zaczęła wyliczać mi raty, to zrezygnowałam. Nie lubię ogólnie przepłacać dużo, więc to jeżeli już czasami biorę coś na raty, to staram się wyszukać takie raty, żeby niezbyt wiele jednak nadpłacać dla banków, tak, bo nikt nie lubi dawać pieniędzy za darmo. No i właśnie z tego względu wyszliśmy z tego sklepu, a już w sumie wczoraj miałam go kupić. No i teraz, nie wiem, szukam gdzieś tam dalej, bo w sumie Euro AGD był takim jedynym sklepem, gdzie wiedziałam, bo tam najczęściej coś braliśmy, że tam są takie raty, które właśnie nie mają, że płaci się tylko po prostu wartość produktu. Co, misiu? Hej, mamo. No hej, kochanie, idziemy już po pączusie. I gumę. Gumę. Okej, słuchajcie. Ja już nie wiem, czy się odzywam. Nie, nie odzywałam się. Chciałam Wam powiedzieć, że przyszliśmy z tymi pączkami i pochodziliśmy po tak wielu sklepach, bo tu w tym naszym polo to było, był słaby wybór, tak Wam powiem, wszystkie tylko były z cukrem pudrem. Średnio przypadam. Oczywiście najfajniejsze są na pewno w cukierniach, ale kolejki myślałam, że do jutra byśmy stali, także zrezygnowaliśmy. Ale co chciałam Wam powiedzieć, że w ogóle mam takie czerwone tutaj wypieki, dlatego że było mi tak gorąco, że już myślałam, że zasłabnę.
Mi jest po prostu, moja kurtka jest dla mnie za gruba, zdecydowanie za gruba, bo ja pod spód miałam założoną tylko koszulkę bawełnianą i taką cienką narzutkę. Ja już nie wspomnę nawet, co to by było, gdybym ja założyła jakiś swetr. Na dworze jest, no właściwie jest ciepło, ale wieje taki zimny, mroźny wiatr. Także nie wiem, w uszy było, wiecie, zimno, że musiałam zakładać kaptur, zapinać się pod szyję. Ale za to, jak się tak cała opakowałam, to w środku było mi tak gorąco, że byłam cała mokra, jak przyszliśmy do domu. Dlatego się musiałam przebrać, mam w ogóle krótką sukienkę założoną, bo było mi tak bardzo, bardzo gorąco. A czego pan tutaj szuka? Alanek już z pączka zjadł, bo on sobie wziął w ogóle takiego donata. Ja sobie też zaraz zjem. Musiałam chwilę po prostu odsapnąć, dojść do takiej temperatury. No hej. No co, Misiu? Czy tobie się nie chce? Jestem głodny. Ojejku, czyli co byś chciał zjeść u niego? Uwaga, co oznacza, że on jest głodny. Może mama coś mu... Ma mama? No. Czy ja chcę? Nie, ja dziękuję, a co? To ja. A, to ty sobie zjesz u niego zawsze, tylko jak jest głodny, to oznacza, że chce coś słodkiego, a nie, że chce coś normalnego do jedzenia. No dobra, później się do was odezwę jeszcze. Okej, słuchajcie, jest w 14:30, ja przysięgam, że dopiero teraz miałam czas na to, żeby zrobić sobie kawę i wypić ją w spokoju i w takiej miłej aurze, bo ogarnęłam mieszkanie, bo była masakra, wszystko było na podłodze, także... A nie potrafiłabym tak, wiecie, usiąść, relaksować się kawą, widząc, że jest po prostu mega syf. Także musiałam, ale się jasno tutaj ładne światło zrobiło. Słuchajcie, co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Chciałam wam też, was też o coś prosić. Dlatego, że zbliża się moje baby shower, zbliża się też od razu po moim baby shower, w niedługim czasie będę miała sesję przyszkową. I szukam jakiejś fajnej sukienki, nie taką, wiecie, stricte ciążową, ale szukam taką sukienkę maxi, oczywiście do ziemi, w takim stylu boho, w kwiaty. Bardzo mi się ostatnio podoba granat w kwiaty, wydaje mi się, że to fajnie by podkreśliło mój typ urody, niż takie jakieś jasne sukienki, tak jak widzicie, w takich jasnych kolorach wyglądam, ten blond, to taka jestem cała jasna. A jednak właśnie takie ciemniejsze kolory sukienek bardziej podkreślają moją urodę. Także piszcie, jeżeli znacie takie sklepy. Ja oczywiście nie mówię o sukienkach, że miałabym wydać na taką sukienkę 200 lub więcej złotych, bo przepiękne są sukienki. Oglądałam ostatnio Aeterii. Są naprawdę prześliczne, ale no nie... Ja nie będę chodziła w takich sukienkach później, tak? Pociążowo. Dlatego właśnie nie wyobrażam sobie wydać tak dużo na taką sukienkę. Powiem wam szczerze, że zamówiłabym to taką sukienkę z AliExpress tak naprawdę. Tam jest duży wybór. Ceny są wiadomo spoko, tylko martwię się, czy zdąży mi to dojść. Bo z tym to jest, wiecie, różnie, a jak mi nie zdąży i tak dalej. Też jeszcze dodatkowo szukam, tylko to już mam jak gdyby więcej czasu. Sukienkę taką też oczywiście długą do ziemi. I tak mam w takim zamyśle w głowie taką chabrową, ale już bardziej taką elegancką właśnie, dlatego że mamy w czerwcu wesele. I właśnie na to wesele chcę pójść w takiej długiej sukience do ziemi, ale nie takiej luźnej, tylko bardziej takiej po prostu dopasowanej. Także jeżeli macie, znacie jakieś takie sklepy właśnie z fajnymi sukienkami, gdzie jest dużo sukienek, duży wybór po prostu takich sukienek w stylu boho, to dajcie mi koniecznie znać, chętnie poprzeglądam i może coś właśnie uda mi się tam wybrać. To ja teraz już będę się delektowała kawą i chillowała sobie. Odpoczywała. Słuchajcie, siedzę sobie... Oho, ostrość. Halo, halo. Siedzę sobie, oglądam sobie te sukienki. W ogóle zobaczyłam, że sporo jest na tym Moskito, w tym sklepie. Jak to się nazywa? Moskito, no Moskito. Ale przyszedł właśnie pan kurier i przyniósł nam zamówienie. Ja zamówiłam, w końcu mi się udało zamówić tą pościel dla Alana, naprawdę sporo siedziałam. I w końcu udało się zamówić taki wzór, jaki chciałam, w cenie też takiej całkiem fajnej, bo miałam kod zniżkowy. Pokażę wam w ogóle, w jakim pięknym worku to przychodzi. Może tak po prostu was sobie wezmę. Odwrócę teraz. Widzicie, to przychodzi w takim lnianym woreczku. Tutaj z taką zawieszką, ręcznie szytą.
I my mamy taki wzór pościeli. To są poszewki. Tutaj mam tylko na kołdrę, bo na poduszkę już Alan zabrał i leży na nim. Bawi się, że to jest ręcznik na plażę. Przemiła bawełna, bo to jest ta bawełna premium. No ja polowałam właśnie na ten wzór indiański, taki bardzo boho. On wszędzie był na beżowym tle. Tutaj znalazłam, weszła kolekcja właśnie do tego sklepu Coco Beard. Mają dużo rzeczy na tym grafitowym, ale myślę, że też fajnie wygląda. Wiadomo, na beżowym by to tak bardziej rozjaśniało pokój, ale Alan ma dużo jasnych elementów w pokoju, także jeden taki ciemny nie zaszkodzi. Jeszcze tylko musi dojść jego wypełnienie i będziemy zmieniać. Przepiękna i przemiła bawełenka. To jest kołdra 100 na 135, no i poduszka w komplecie. Gdzie masz poszewkę na poduszkę? Przynieś. Bardzo ładne takie indiańskie boho. Fajne wzory.